Mavic Zoom. Troszeczkę w cieniu modelu Pro 2, który przynajmniej w teorii ma lepszą kamerę. Z zoomem jednak znacznie łatwiej zrobić wrażenie na widzach, dzięki możliwości bardziej kreatywnego wykorzystania kamery z zoomem. Mavic daje nam dużo większe możliwości kompozycji kadru niż pozostałe drony DJI, które są wyposażone w stałe obiektywy. Często nie możemy podlecieć dokładnie w miejsce, które chcemy sfilmować. Często mamy mało czasu. Dzięki zoomowi w jednym momencie możemy zrobić dwa odmienne ujęcia. W końcu zoom daje nam możliwość zrobienia innych ujęć niż było to możliwe dotychczas przy pomocy dronów DJI ze stałymi obiektywami. Zbadamy zatem, czy zoom jest wart zakupu, czy lepiej od razu kupić Pro 2, a przede wszystkim zastanowimy się, dla kogo jest to dron. Witam Was, moi drodzy, dzisiaj z Chin. Mówię tak cichutko, dlatego że z tyłu śpi Rafał. Rafał jest podróżnikiem, który podróżuje po całej Azji, a spotkaliśmy się u innego znanego vlogera z państwa środka. Na zdrowie! Tak, wiem, że już niektórzy z Was rozpoznają Adama, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby zająć się tym oto sprzętem. To jest oczywiście nowy dron od DJI, Mavic Zoom. No i przetestowaliśmy go bardzo szczegółowo, w różnych bardzo dziwnych miejscach również, to zobaczycie zaraz w materiale. Zanim zaczniemy, w tym momencie koniecznie wciśnij przycisk subskrypcji, a żadna ważna nowość od nas Cię nie minie. Dzisiaj, jak widzicie, posiadam dar bilokacji, czyli to jest taka cecha, gdzie mogę przebywać w dwóch miejscach naraz. Jestem jednocześnie w Chinach z Rafałem i w Polsce z Marcinem. W Krakowie tym razem. Także tutaj będziemy z dwóch miejsc prowadzić ten odcinek. Myślę, że to będzie dla Was też ciekawsze, także zaczynamy. Omówmy zatem najpierw kamerę. Oczywiście prawdziwą innowacją w Mavicu Zoom jest możliwość zmiany ogniskowej, a sercem kamery jest przetwornik 12-megapikselowy o wielkości 1 do 2,3 cala i obiektyw z zoomem o ekwiwalencie 24 do 48 mm. Może się to wydawać nie aż tak wielką wartością, ale uwierzcie mi, w powietrzu robi to ogromną różnicę, o czym powiemy za chwilę. Co możesz powiedzieć o zoomie? Czym się różni od Mavica Pro 1? No, na pewno jest większy, cięższy od poprzednika, ma znacznie ulepszoną ochronę przed zderzeniami, ma tak, ochronę do kulną czujników. Fajnie się składa. Ja kupuję 3. Porównując go do Mavica Pro 2, to Mavic Pro 2 ma w teorii przynajmniej dużo lepszą matrycę jednocalową. Zobaczymy, ale jaka jest różnica, to oczywiście zobaczycie za chwilę. Znani vlogerzy są podzieleni. Ci znani ze szczególnej dbałości o obrazek wybierają Mavica Pro 2. I'd have to say overall the Mavic 2 Pro is the better choice. This will probably be my go-to drone from now on for almost every occasion, I think. I will be using this one the most because it does have a much nicer image for a number of reasons. Niektórzy zaś stawiają na Mavica 2 Zoom lub wahają się pomiędzy tymi dwoma modelami. And personally, I think that this Zoom is going to be my new go-to number one drone. For YouTube and Facebook projects, I will use the Zoom version, and maybe for high-class productions, maybe for customers, I will use the one-inch sensor Mavic Pro 2 version. No i niestety minusem jest to, że ten obiektyw, który tutaj mamy, nie utrzymuje niestety stałego światła w całym zakresie. Na szerokim kącie 24 mm mamy 2,8, na wąskim mamy 3,8. No niestety jest to duża różnica, jeśli chodzi o low light, to jest już kosmiczna. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzicie, w ciemniejszych warunkach zoom jest praktycznie nieużyteczny. Obraz jest wtedy zbyt ciemny i zaszumiony. Jednak w warunkach dziennych nie jest to duży problem. Problemem zmiennego światła jest też to, że w przypadku ujęć typu vertigo, czyli jednoczesnym odlocie i zoomowaniu, tak jak to widzicie na ujęciu, niestety rozjaśnianie widać bardzo wyraźnie. Tymczasem w Chinach kupiłem zooma. Odcinek o tym możecie oglądnąć, klikając w link powyżej. A my z Rafałem zastanawiamy się w naszym apartamencie, gdzie wykonać pierwsze loty. Rafał ma pewien pomysł na niecodzienne miejsce do nagrania ujęć miasta. I znaleźliśmy miejscówkę taką, żeby wyjść na górę, nie? I tam zrobić z tej góry. Jutro mamy tam zamiar dwa takie ujęcia zrobić.
No i oczywiście Mavic Zoom, w ogóle Mavic Pro 2 ma tą ochronę dookólną. Ona nie jest dokładnie dookólna, ale powiedzmy, że ze wszystkich stron są te czujniki, więc jest to duża zmiana, jeśli chodzi o Mavica, porównując do Mavica Pro 1. Tak, ale nie sądzę, żeby to była jakiś czynnik decydujący o zakupie, ponieważ jest to jednak sprzęt dla użytkowników pro, więc takich, którzy dobrze już sobie radzą z operowaniem tym sprzętem. Kierując się prawdopodobnie nieuczęszczanymi od miesięcy schodami do góry, docieramy do ostatniego piętra. Które to piętro? Gdzieś będzie. Wychodząc na szczyt budynku, znaleźliśmy niesamowite miejsce. Kilka ostatnich pięter budynku jest niewykończonych, a z budynku rozpościera się świetny widok na całe miasto. Mogę tylko powiedzieć, że nie było żadnej tabliczki, że nie można wchodzić, to znaczy nie było żadnej tabliczki po angielsku, tak. Myślę, że mogą wchodzić tylko poszukiwacze przygód, jak najbardziej. Ale tu jest masakra, naprawdę. Niestety, zgodnie z prawem lotniczym, nie mogliśmy wylecieć wyżej, ale przetestowaliśmy drona w ciężkich warunkach radiowych, w sąsiedztwie setek ton stali. Ale jedno zaskoczenie było. Podczas testów kilka razy pojawił nam się komunikat High wind, land as soon as possible, co było zaskakujące. Warunki oświetleniowe wspaniałe, słońce jest bardzo nisko, widzieliście przed momentem te loty. Mieliśmy przed momentem też mały problem, dlatego że już drugi raz mieliśmy komunikat, że żeby lądować as soon as possible, ponieważ jest wiatr. No tutaj na dole nie ma jakiegoś wielkiego wiatru, ale widać, że on nie jest, jak na mój gust, nie jest dużo bardziej odporny od Mavica Air, jeśli chodzi o wiatr. No ale ja muszę przyznać, że no dość dużo latam, a praktycznie chyba nie było takiego momentu, że uratowałem drona dzięki czujnikom, nawet latając ryzykownie. No właśnie, nie wiem. No właśnie, ja też takiej sytuacji jeszcze mi się nie przytrafiła, ale jestem bardzo ciekawy, czy jak wy latacie, czy często musicie korzystać z tej ochrony czujnikowej. No właśnie, napiszcie, czy kiedykolwiek zachowaliście drona dzięki tym czujnikom. W Mavicu 2 wreszcie pojawiła się kamera, która może patrzeć nie tylko na wprost i w dół, ale też do góry, dzięki czemu możemy zrobić na przykład takie ujęcie. Miejscówka jest niesamowita. Bardzo lubię chodzić po dachach, bardzo lubię chodzić w miejsca zakazane. A to jest jeden z wyższych budynków w tym mieście, także mieliśmy tutaj naprawdę świetne widoki. Mam nadzieję, że jutro uda nam się zrobić ciekawsze ujęcia, z których będziecie mogli również zobaczyć całe miasto. No a jeszcze muszę powiedzieć, że to był w ogóle pomysł Rafała, żeby tutaj przyjść. On tutaj stwierdził, że musimy zobaczyć, co jest na górze. No i zobaczyliśmy, co jest na górze, nie tylko swoimi oczami, ale też oczami drona. Także myślę, że było fajnie. Bardzo fajnie. Jeszcze będą dobre ujęcia z nad rzeki, także to też zobaczycie. Tak, tam też znaleźliśmy fajną miejscówkę. No. Także zostańcie z nami. No i porozmawiajmy teraz o obrazku. Testowaliśmy razem Mavica Pro 2. Latasz też dużo swoim zoomem. Co możesz powiedzieć o tym? Jak dla mnie to jest co prawda różnica między kamerą z zooma, a kamerą z Mavica Pro 2. Jednak jak dla mnie nie jest to na tyle znacząca różnica, żebym powiedział, że warto dopłacić do Mavica Pro 2. Okej. To przechodzimy w tym momencie do jakości obrazka. Obrazek naszym zdaniem jest lepszy niż w Mavicu Pro 1. Wygląda bardziej cinematycznie, nie wpada też już w magentę, jakie tendencje miał Pro 1. Nie ma tu też problemu niektórych Mavików Air, w których nieskończoność nie była ostra. A to dzięki temu, że kamera nie ma jednego nastawu ostrości, ale możemy ją ustawić z poziomu smartfona. W porównaniu do Mavica Pro 1 jest tu lepszy 100-megabitowy kodek, więc to też ma wpływ na ilość szczegółów. Zakres tonalny też wydaje się być lepszy niż w jedynce. W porównaniu do Mavica Air obrazek jest bardzo podobny, jedynie zakres tonalny wydaje się być większy i kamera ma nieco mniejsze tendencje do typowych dla Aira przepaleń. Ale prawdziwe porównanie będzie nie między starszymi modelami, tylko bratobójcza walka pomiędzy dwoma nowymi Mavicami, Pro 2 i Zoom.
No i tu proponujemy Wam mały quiz. Za chwilę zobaczycie kilka ujęć nagranych zarówno Maviciem Zoom, jak i Maviciem Pro 2. Weźcie sobie teraz długopis i kartkę i napiszcie, który z tych oznaczonych obrazków bardziej Wam się podoba. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla Was, dlatego że tak naprawdę odpowiecie na pytanie, które zadajemy sobie już od dłuższego czasu. Czy jest różnica, czy nie ma różnicy i który dron jest dla mnie. Także zaczynamy. Oczywiście, obydwa drony były ustawione na standardowy profil kolorystyczny. Mavic Pro 2 oczywiście ma znacznie większe możliwości konfiguracyjne i tryb logarytmiczny, ale aby obydwa Mavici były porównywalne, nie korzystaliśmy z większych możliwości Pro 2. Ale oczywiście musicie to też wziąć pod uwagę. I hope that I can see you again sometime. If I had the chance to love you, I guarantee you'll be spending the night. I hope I see you again. I don't know why. I hope I see you again. Cause I can't breathe, baby, I can't sleep. No i teraz już wiecie, tajemnica została odsłonięta, także napiszcie koniecznie w tym momencie w komentarzu poniżej, który obrazek według Was był lepszy. Stwierdzenie, że jest za ładnie, no tak jest wycisnę, ale... Źle się czujesz z powodu nadmiaru komfortu, tak? Nie, nie z powodu nadmiaru komfortu, z powodu, wiesz, takiego przepychu, no nie? Jest to wszystko zbędne. Ale to jest chińskie, no po prostu. Jesteśmy w Chinach, to żyjemy po chińsku, wiesz. Ja nie lubię takie rzeczy. W porównaniu do Mavica Pro 2, Mavic Zoom nie ma kodeka 10-bitowego jak Pro 2 oraz nie ma trybu logarytmicznego, więc koloryści nie będą zachwyceni. Zoom również nie posiada mechanicznej przesłony, co jest dużym atutem konkurenta. No i widzieliśmy tutaj obrazek z obu dronów. Który Ci się bardziej podoba? Bardziej mi się podoba jednak Pro 2. Nie jest to zaskoczenie, dlatego że jest to dron nastawiony właśnie na jakość. Podoba mi się też w Pro 2 to, że mamy tam jednak tą możliwość nagrania vlogu i dużo większej korekcji kolorystycznej, też większy zakres tonalny. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że zoom jest bardzo fajnie. Na górze mieliśmy chwilowe problemy z zasięgiem. Ale nie jest to nic nadzwyczajnego w warunkach, kiedy tyle ton metalu znajduje się dookoła. Nie masz kontroli na nim teraz? Tak jak widzieliście, testy owocne. Niestety pogoda dzisiaj nam nie dopisała za bardzo. No to jest taka typowa pogoda z Guangzhou. No i w jednym momencie mieliśmy jeszcze taki problem, pewnie to widzieliście przed chwilą, z rozłączeniem się drona od aparatury. Wszystko skończyło się dobrze oczywiście, ale jednak widać, że w takich warunkach ekstremalnych mogą takie sytuacje się wydarzyć, więc musicie na to uważać. To właśnie możliwość zmiany ogniskowej czyni Zooma tak unikalnym w rodzinie DJI. Ma to wiele zalet. Po pierwsze, Wasze ujęcia będą inne i lepsze niż większość filmów dronowych w sieci. Dzięki innej perspektywie i efektowi paralaksy przy filmowaniu w 48 mm. Po drugie, czasami nie możecie podlecieć bliżej obiektu z powodu na przykład strefy zakazu lotów. Więc tu jest wybór. Albo nie macie żadnego ujęcia z innym dronem, albo macie je, jeśli posiadacie zooma. Po trzecie, macie znacznie więcej możliwości kompozycji. Możecie zrobić bardziej płaskie ujęcie w maksymalnym zoomie. Często też lepszy efekt jest wtedy, gdy perspektywa jest inna, gdy odległe od siebie obiekty są bliżej siebie, a to właśnie osiągniecie dzięki płynnemu zoomowi. Nagracie dokładnie takie ujęcie, na jakim Wam zależy. W przypadku kręcenia eventów czy wesel, gdy macie mało czasu, zoomem w łatwy i szybki sposób nagracie dwa różne ujęcia w różnych planach, praktycznie w jednym momencie. Dzięki temu Wasz film będzie lepszy i bardziej zróżnicowany. No i jeśli chodzi o baterię, nie ma zaskoczeń, jest dużo lepiej niż Mavicu R, lepiej niż Mavicu Pro 1, podobnie jak Mavicu Platinum.
Lata około 26 minut, 25-27, w zależności od tego, jak latamy, jaki jest wiatr. Teraz przetestujemy jeszcze możliwości low light. Podobny rozszerzony test był już w naszym teście Mavica Pro 2, więc tam też zapraszamy Was do zaglądnięcia. Pod poprzednim odcinkiem, w którym porównywaliśmy te dwa obrazki, wielu z Was pisało w komentarzach, że nie widzi różnicy takiej wielkiej. No jest troszeczkę różnica, na pewno kolorystyczna, mniej ziarna na pewno ma ten obrazek z Pro 2. Z zooma nie jest źle, no ale właśnie, piszcie w komentarzach poniżej, co myślicie. Widzicie w tym momencie jeszcze te obrazki i napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście jest jakaś różnica, czy jest to w ogóle różnica taka, która zdecydowałaby o wyborze. Gdzie teraz jedziemy? Nad rzekę Perłową. Nagrać dobry materiał nowo zakupionym dronem. Niestety, nad rzekę dotarliśmy już późno, więc zdążyliśmy wykonać tylko kilka podstawowych ujęć. W trybie 4K mamy dostępny tylko zoom optyczny 48 mm, który już widzieliście, natomiast Full HD mamy jeszcze zoom dwukrotnie większy, zoom cyfrowy. Sprawdzimy teraz, czy jest on coś wart. Jak widzicie, nie. Kropka. A teraz dla wszystkich tych, którzy nadal zastanawiają się nad wyborem drona, nad zakupem, moim zdaniem musicie sobie najpierw zadać bardzo ważne pytanie. Na czym konkretnie bardziej zależy? Na jakości zdjęć, jakości obrazka, czy na tym, czy chcecie robić bardziej spektakularne ujęcia? No i druga sprawa, przede wszystkim czym się zajmujecie? Dla kogo to jest dron, twoim zdaniem? Mówimy o Mavicu 2 Zoom. Tak, jest to na pewno dron dla użytkowników bardziej pro, którzy wykorzystują go właśnie do tego, żeby coś do kieszeni wpłynęło, a nie tylko, żeby wydać i sobie polatać. No i moim zdaniem również dla vlogerów, ale takich vlogerów już troszeczkę mocniejszych, którzy, tak jak mówisz, mają już możliwości finansowe na to, żeby go zakupić. Nie jest to wybór, po pierwsze, dla tych z Was, kto nie ma świadectwa kwalifikacji. To jest pierwsza sprawa, bo jest to dron powyżej 600 gram. Nie jest to również dron dla tych, którzy cenią najbardziej obrazek, którzy chcą się bardzo pobawić z color gradingiem ze względu na brak tutaj loga. No i nie jest to wybór też dla tych z Was, którzy chcą latać głównie w ciemnych warunkach. Tutaj naszym zdaniem Pro 2 jest jednak lepszy. Sprawdzamy jeszcze tryb 120 klatek Full HD. No cóż, delikatnie mówiąc, nie zachwyca. Na granicy użyteczności. Nie mam granie czasu, to on poprawnie pożegnać. Dzięki. W kontakcie. No i nadszedł czas pożegnań. Rafał wyjeżdża już do Hongkongu. Subskrybuj ci kanał. Tak jak widzieliście, jako filmowcy skupiliśmy się na funkcjach filmowych Mavica Zoom, ale polecamy też test Szczepana z kanału Gadget For You, który wziął pod lupę także inne funkcje drona. Link macie na górze. To jeszcze ostatnie pytanie. Odpowiedz mi w jednym zdaniu. Pro 2 czy Zoom? Oczywiście Zoom. Ze względu na jedno zdanie. Ze względu na możliwość bardziej spektakularnych ujęć. A twoim zdaniem? Ja jestem jednak za obrazkiem. To znaczy nie mówię, że Zoom mi się nie podoba, bo mi się bardzo podoba ta funkcja Zoomu. Jestem za obrazkiem i bardziej się skłaniam w kierunku Pro 2. Ale też zależy, co bym robił. Fajną opcją by było, jeśli te kamery byłyby wymienne i wtedy moglibyśmy do tego sprzętu w każdym momencie sobie wymienić i wtedy, kiedy bym potrzebował maksymalną jakość obrazka, to bym sobie zmieniał na Pro 2. Prawdopodobnie bym częściej korzystał z Pro 2, no ale zoom w pewnych przypadkach jest absolutnie nie do zastąpienia, także co możemy tylko powiedzieć. Polecamy, po prostu polecamy. Także trzymajcie się cieplutko. Oczywiście w tym momencie prosimy o lajka. Jeśli coś było nie tak, no to komentarz, piszcie tam wszystko. No i cóż. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.